Sebastian, w poniedziałek gracie mecz z Jagiellonią Białystok. Krakowia dalej jest mocno przetrzebana przez różnego rodzaju urazy. No jak myślisz w tej sytuacji, kto jest faworytem tego poniedziałkowego spotkania? Nie wiem, ciężko jest to określić. Ja staram się takimi rzeczami nie zajmować i nie zastanawiać się nad tym, kto w danym momencie jest wstawiany w świetle jakiegoś faworyta i nazywany tym mianem. No my mamy mecz bardzo ważny z perspektywy całego sezonu. To myślę, że jest taki kulminacyjny moment, jeśli chodzi o układ w tabeli i o naszą przyszłość jako drużyny, bo zdajemy sobie doskonale z tego sprawę, że ten mecz może być kluczem do tego, żeby pokazać, że jednak walczymy o tą ósemkę. Także no, mecz o 6 punktów i tym się musimy zajmować, nie takimi sprawami jak ocenianie, kto jest faworytem, a kto nie. Wiem, że nie lubisz tego rodzaju pytań, ale no nie mogę zapytać jako głos kibiców poniekąd. No było sporo narzekań na te twoje setki, tak zwane sytuacje, które miałeś do strzelenia, ale też wiem, że sporo czasu tam to poświęcasz na treningi strzeleckie, także można spodziewać się poprawy w tym aspekcie? To jest normalne, że gdzieś ludzie z zewnątrz i z boku i przede wszystkim z trybun narzekają na taką sytuację, że zawodnik marnuje okazję za okazją i nie jest w stanie zdobyć bramki dla swojej drużyny. To jest naturalna, że tak powiem, kolej rzeczy. Ja całkowicie to rozumiem i gdybym był kibicem i też siedział gdzieś na trybunach i widział zawodnika, który w ten sposób właśnie funkcjonuje, to też bym pewnie gdzieś tam pod nosem sobie parę razy przeklnął i powiedział, że kurde, czemu on tych bramek nie strzela. No, staram się to zmienić i pracuję nad tym, żeby w najbliższych meczach, jeśli otrzymam swoje szanse i będę występował w tych spotkaniach i będę miał szansę na to, żeby zdobyć bramkę, to żeby ta skuteczność troszeczkę się polepszyła i żeby ta piłka wpadała wreszcie do sieci. No, tak jak powiedziałeś, no, staram się teraz na wszystkich treningach minimum te paręnaście uderzeń na tę bramkę z różnych pozycji blisko pola karnego oddać, tak żeby po prostu czuć lepiej tą sytuację i mam nadzieję, że to będzie miało jakieś przełożenie potem na mecz. Ostatnio ciepło pod twoim adresem wypowiedział się prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Zbigniew Bonik. Nie wiem, czy dotarły do ciebie te jego słowa. W każdym razie no całkiem przyjemne na pewno. Jak ty do tego podchodzisz, do takich komplementów? No, bądź co bądź, od człowieka, który no, zrobił sporą karierę swego czasu w światowym futbolu. No, zgadza się, dotarło to do mnie, że tak powiem, dziennikarze, którzy gdzieś tam też ze mną rozmawiali już po meczu i po emisji tego programu, w którym padły te słowa, zwracali mi na to uwagę, pytali się, jak się do tego odnoszę. Tak jak powiedziałeś, no jest to na pewno miłe słowa takiej persony, ale ja w takich sytuacjach staram się skupiać na tym, co było, że tak powiem, z drugą stroną medalu i tą drugą część jakby wypowiedzi prezesa Bońka, która dotyczyła właśnie tych podejmowanych decyzji i wykończenia akcji, przede wszystkim statystyk. Wiadomo, że nie dla wszystkich te statystyki są istotne i to nie jest jakiś wielki wyznacznik wszystkiego, ale jednak patrząc z perspektywy ludzi z boku, zawsze to lepiej wygląda, jeśli zawodnik strzela bramki i asystuje. Także na pewno to jest rzecz, na którą się muszę skupić, na którą muszę pracować i muszę się postarać zmienić, a to, że powiedział te słowa, to tak jak powiedziałem wcześniej, no jest to miła sprawa, ale nie mogę sobie tego gdzieś wbijać do głowy i się tym jakoś super dodatkowo pompować, bo nie będzie to miało żadnego znaczenia, jeśli nie będę zwiększał swojego poziomu sportowego, nie będę szedł do przodu i przede wszystkim, jeśli nie będę pomagał tej drużynie w osiąganiu korzystnych wyników. Jest tutaj pytanie, bardzo szybkie pytanie Łukasza Zajlera, ciebie też zapytam, jaki wynik w poniedziałek? Nie wiem, ale jak już tak czuję 2-1 dla nas.